pod obrady radnych w środę trafi, krytykowany przez niektórych samorządowców, ale też środowiska katolickie, program KAJTEK. Według opublikowanego projektu program dofinansowania leczenia niepłodności metodą pozaustrojowego zapłodnienia ma funkcjonować przez okres 3 lat i rozpocząć się jeszcze w bieżącym roku. Koszt jednej pełnej procedury zapłodnienia pozaustrojowego wynosi w zależności od ośrodka średnio od 8 do 12 tysięcy złotych. Uczestnikom programu, według zamysłu jego autorów, przysługiwać będzie możliwość uzyskania dofinansowania do maksymalnie 3 prób zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 7300 zł każda. Ale dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztu całej procedury. Jeżeli podjęta procedura zapłodnienia pozaustrojowego z powodów medycznych zakończy się na wcześniejszym etapie, to dofinansowanie obejmie tylko przeprowadzone elementy. Uczestnicy programu będą mogli skorzystać ze wsparcia miejskiego budżetu maksimum 3-krotnie. Każda kolejna próba, o ile zostanie podjęta, nie zostanie wsparta z publicznych środków. Autorem pomysłu na stworzenie tego rodzaju wsparcia dla par bezskutecznie starających się o potomstwo jest radny Kamil Klimek, który ponad 2 lata temu zgłosił do prezydenta miasta interpelację w tej sprawie. 10 miesięcy później odbyło się spotkanie zespołu do spraw zdrowia publicznego oraz radnych Rady Miejskiej w Suwałkach z prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, profesorem Rafałem Kurzawą. Ekspert rekomendował wdrożenie programu. W styczniu ubiegłego roku Rada Miejska wyraziła wolę opracowania i realizacji programu KAJTEK, uchylając tym samym drzwi do rodzicielstwa dla wielu suwalskich par, które po prostu pragną dziecka. Na podstawie danych z Narodowego Funduszu Zdrowia i szacunków Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii w Polsce oszacowano, że z problemem niepłodności w mieście Suwałki zmaga się od 2200 do 2750 par, ale liczba wymagających leczenia metodą in vitro wynosi nie więcej niż 44 do 55 par rocznie. Według dostępnych danych średnio tylko połowa niepłodnych par decyduje się na rozpoczęcie postępowania terapeutycznego. Oznacza to, że w Suwałkach leczeniem niepłodności może być zainteresowanych około 22-28 par rocznie. Ogółem przez okres 3 lat objętych programem miasto gotowe będzie wyłożyć do 400 tysięcy złotych na realizację procedur in vitro. W 2023 roku będzie to 80 tysięcy złotych, a w 2 następnych latach po 160 tysięcy.